Dzień dobry moi drodzy, witajcie w następnym odcinku, który poprowadzi dzisiaj Alicja, czyli będziemy znowu rozmawiać o stopach i dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, a mianowicie błędy, które popełniamy w domu i nie tylko, które się zdarzają. O błędach Alicja na pewno masz obszerną wiedzę i pewnie spotykasz się z nimi u swoich klientów. I w ostatnim odcinku, a w sumie to w naszym pierwszym takim odcinku, rozmawiałyśmy sobie właśnie o złuszczaniu stóp, czyli stosowaniu tarek, stosowaniu peelingów, stosowaniu skarpetek różnego rodzaju. Wspominałyśmy Wam, że będzie oddzielny odcinek na temat złuszczania stóp przy pomocy specjalnych skarpetek. Tak, więc dzisiaj nie będziemy o tym się tak rozwodziły, ale na pewno jednym z takich błędów, które popełniamy, to jest właśnie to intensywne złuszczanie naszego naskórka na naszych stopach, więc jeśli chcecie dowiedzieć się troszeczkę więcej, to zapraszam Was oczywiście do tego wcześniejszego odcinka, on Wam się tutaj na górze za chwilę gdzieś wyświetli, ale będziecie mieć też link do niego w opisie do dzisiejszego filmu. Alicja, lecimy właśnie z takim jednym z błędów, które popełniamy, a mianowicie nasze paznokcie. Co prawda też już troszeczkę o tym rozmawiałyśmy. Opiłowywanie tych paznokci, czyli kształt taki nieodpowiedni dla naszych paznokci, które nadajemy, albo tak wycinanie tych paznokci po bokach. Tak, to jest bardzo częsty problem i bardzo częsty błąd. Niekoniecznie taki nieświadomy, ale taki błąd, który klient chce sobie sam pomóc, bo coś go boli, bo coś wrasta, bo coś kuje, piecze i on by sobie sam chciał pomóc. Natomiast to jest tak jak samodzielne leczenie. Jeżeli nie pójdziemy do specjalisty, to my sobie z tym nie poradzimy. I najważniejsze według mnie, żeby nie stosować ostrych narzędzi. Czy to są cążki do skórek, czy to są cęgi do obcinania, bo to są narzędzia, które służą, które są ostre, które mogą spowodować krzywdę. Oczywiście każdym narzędziem możemy sobie zrobić krzywdę, natomiast możemy zaciąć skórkę, możemy zaciąć skórę gdzieś wycinając kawałek paznokcia. Już nie mówię o tym, o podcinaniu boków paznokcia. Albo właśnie za głęboko wycięty ten paznokieć, bo to też jest problem. Tak, więc zostawmy te boki paznokcia, zostawmy te wały okołopaznokciowe paznokcia. O, właśnie, skoro jesteśmy przy tych wałach okołopaznokciowych, to co ty myślisz na temat wycinania skórek wokół właśnie paznokcia? Owszem, można to robić, ale przez profesjonalne ręce. Właśnie. Natomiast tutaj zadajesz ciekawe pytanie, bo wycinanie skórek i jeszcze jest nowa metoda stosowana często przez klientki w warunkach domowych, to jest frezarka. Aha. I powiem szczerze, że nie wiem, co jest gorsze. Czy frezarka i robienie, chcąc odsunąć sobie skórki, oczyścić sobie wały, to klientki bardzo często robią sobie taką rynnę w płytce paznokcia. Czy o wycinaniu skórek, które możemy się skaleczyć, może się tam zrobić stan zapalny, więc nie wiem, co jest w sumie tak naprawdę gorsze. Jedno i drugie nie jest dobre. Wiesz, bo my chcemy, żeby to ładnie tak profesjonalnie wyglądało, żeby to było ładnie wygładzone. Ja to w pełni rozumiem. Bo tak robią nam na przykład manicure, tak? Więc widzimy, jak to tam wygląda, a potem chcemy sobie same w domu to zrobić, tak? Tak, natomiast to nie jest bezpieczne. Jeżeli nie mamy z tym doświadczenia, jeżeli nie jesteśmy po kursach, to naprawdę nie jest bezpieczne. Najbezpieczniejszą metodą, jaka jest, to jest odsuwanie skórek. Czyli te patyczki takie. Tak, drewniane patyczki, które są jednorazowe. No właśnie, zaraz do tego przejdziemy, a propos tych jednorazowych. Tak, więc ani nie opracowujemy sobie wałów okołopaznokciowych, nie czyścimy tam sobie nic, nie wygrzebujemy sobie nic poza brudami ze skarpetek, które mamy, to nie stosujemy ostrych narzędzi. I tak jak mówiłam, opiłowujemy płytkę paznokcia na prosto i kant delikatnie zaokrąglamy, tak żeby nie były ostre. A resztę rzeczy zostawiamy już specjaliście. No dobra. To skoro jesteśmy przy takich zmianach na stopach, to przejdziemy do bardzo ciekawego tematu, a mianowicie obciski. Tak. Oj, pewnie nieraz ci się spotkało, że ktoś tam, spotkałaś się nieraz, że ktoś próbował sobie usunąć odcisk. Tak. Zresztą sama się przyznaję, że parę razy mi się to zdarzyło, że na przykład miałam no wiesz, ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale na przykład miałam buty, które mnie obtarły i coś tam na tej stopie się zaczęło dziać. I szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy to był
odcisk, czy to była brodawka, czy to była jakaś nagniotek. No właśnie, czy to było coś innego, po prostu źle to wyglądało, więc trzeba było sobie tam to usunąć. Pójść do apteki, kupić preparat, czy do Rossmana i... Kupić na przykład plastry. Tak. Odciski. Też mi się to parę razy zdarzyło, ale to już było dawno, zanim zaczęłam korzystać w ogóle z podologa swego czasu. Natomiast wiem, że takie błędy się pojawiają. Powiedz mi, co robimy źle? Dlaczego w ogóle pojawiają się takie odciski? I co robić w momencie, kiedy pojawią nam się odciski na stopie? Jeżeli pojawi się jakiś problem, nie wiemy właśnie, czy to jest brodawka, czy to jest odcisk, bo bardzo często to klienci mylą jedno z drugim i to jest w stanie rozpoznać tak naprawdę. Nie zawsze brodawka musi być taka kalafiorowata, jak sobie ją wyobrażamy na Google, jak sobie wygooglujemy. I bardzo często klienci mylą jedno z drugim. Czasem się zdarza, że klienci cążkami próbują wyciąć coś, czy nożyczkami i zaczyna coś krwawić i wtedy jak trwoga to do podologa, tak. I wtedy ratunku SOS, ja pilnie potrzebuję wizyty już teraz, zaraz. Albo trzeba na przykład, widzimy, że zrobił się taki bąbel i trzeba go sobie przebić, żeby on tam, wiesz, wylało się co z tego bąbla, no. Tak, chcemy być lekarzem sami dla siebie, tak. Często się pojawiają nagniotki na przykład na małych palcach i klientki to bardzo często bardzo mocno złuszczają, a to powoduje, że jeszcze szybciej one nam odrastają. Więc jeżeli tylko specjalista tak naprawdę wie, co mamy na stopach. Czasem klienci mówią, że a tutaj mam odcisk, okazuje się, że to jest modzel. Mhm. Więc nie mamy takiej wiedzy i najlepiej udać się do specjalisty, żeby on nam to usunął. Czy to będzie brodawka, czy to będzie odcisk, czy to będzie nagniotek, czy to będzie modzel, czy to będą popękane pięty. Zostawmy to specjaliście. Tak? Jak mamy jakieś znamie na skórze, to gdzie idziemy? Do dermatologa. No, oczywiście, że tak. Jeżeli mamy brodawkę albo jakieś znamie, coś na skórze, nie wiemy co to jest, mamy prawo. No i ja też nie znam się na wszystkich rzeczach. Tak, oczywiście, że tak. To idźmy do specjalisty, niech on nam powie, co stosować. Czyli słuchajcie, pierwsza zasada, najważniejsza zasada, zawsze zaczynamy od specjalisty, od podologa, który będzie wiedział, jak działać, co robić i będzie Wam też radził, tak, co w ukierunkowuje. Takiej sytuacji możecie zrobić sami. Tak. Ale to powiedz mi jeszcze tak przy okazji, a co w ogóle myślisz na temat tych wszystkich preparatów, takich właśnie na odciski, jakichś plasterków, jakichś kremów, które można dostać ogólnie w drogeriach? W drogeriach, w aptece one są bardzo tanie, ogólnodostępne. Tak, tak. Nieraz widziałam klienta, który zrobił sobie tam bardzo dużą krzywdę, bo to jest bardzo często na bazie kwasu, na przykład salicylowego, i to po prostu wyżera. I na przykład nam to robi pod górkę, pod olową, bo wszystko jest zaszroniałe, wszystko jest wyżarte i my wtedy mamy też zaburzony obraz tego, co się dzieje na skórze. Skóra jest bardzo wtedy obolała i jeżeli ja bym chciała oczyścić to, zobaczyć co jest, to klient jest bardzo tkliwy, bo go to bardzo boli. Więc najlepiej zostawić to naprawdę specjalistowi. Natomiast nie stosujemy na własną rękę preparatów. Ale jest jeszcze jedna kwestia taka, która właśnie przyszła mi do głowy, bo skoro już coś na naszej skórze, na stopach się robi, właśnie na przykład odcisk, to może warto by było zastanowić się, co jest przyczyną tego, że ten odcisk się zrobił, czyli na przykład właśnie nieodpowiednie obuwie. Tak, wyeliminowanie, prawda? Tak, ale dopóki nie będziemy wiedzieli, co to jest, czy to jest brodawka, bo byliśmy na basenie, bo gdzieś złapaliśmy, czy w hotelu, czy to jest odcisk, czy to jest nagniotek, to nie będziemy w stanie z tym dalej nic zrobić, jeżeli się nie moi poradzimy. Drodzy, nie działamy na własną rękę, nic nie wycinamy, nie usuwamy, nie złuszczamy, nie stosujemy tarek, jakiegoś tarcia, jeśli coś na naszych stopach się dzieje, udajemy się do podologa. Dobra, lecimy z kolejnym błędem. Alicja, no to lecimy dalej i przejdziemy teraz do takiego pytania, takich kwestii, które myślę, że bardzo Cię zaintrygują, a mianowicie domowe sposoby na pielęgnację stóp, czyli na przykład stosowanie spirytusu, kiedy jest nam zimno i wycieranie tym spirytusem, ocieranie tych naszych stóp. O, to teraz Ty będziesz mówiła, ja będę słuchać jakichś nowinek. A, no słuchaj, no to są takie informacje, które można znaleźć wszędzie w internecie i nieraz się spotkałam z tym, żeby na przykład zamiast złuszczać jakimiś profesjonalnymi
profesjonalnymi produktami nasze pięty, żeby były gładkie i piękne, no to można sobie takie zrobić skarpety z cebuli na noc, tak słyszałam. Już nie mówiąc o tym, że gdzieś tam w internecie też pojawiły się takie sposoby z jakimiś takimi specjalnymi plastrami, którymi się naturalnymi, którymi się detoksykującymi. Okleją. Właśnie, właśnie. O, to widzę, że słyszałaś coś. Słyszałam. No to powiedz mi, co ty w ogóle myślisz o takim działaniu, takich domowych, no niby babcinych sposobach, ale no mimo wszystko jednak takich, no... niekonwencjonalnych. No właśnie, o tym samym pomyślałam, ale nie chciałam tego wymówić. Niekonwencjonalna. Medycyna niekonwencjonalna. Wiesz co? To ja jeszcze ci powiem, bo ja słyszałam jeszcze o plastrze cytryny pod skarpetę i to ma wyciągać temperaturę. O Jezus. Znaczy zbijać temperaturę. A zbijać temperaturę, tak. Dobra. To nie testowałam i nie będę testować. Raczej wierzę w farmakologię. Natomiast jestem jak najbardziej za taką terapią naturalną, ale może niekoniecznie taką. Jeżeli zastosujemy spirytus, no to automatycznie też wysuszymy sobie tą stopę. Jeżeli chcemy już hartować stopy, jeżeli to nawet tak można nazwać, to już prędzej prysznic ciepło, zimno, tylko nie gorąco, bo stopy tego bardzo nie lubią, aż takiej różnicy. Więc ciepło, zimno, jeżeli już tak, jeżeli my jesteśmy po samym dniu na szpilkach, czy po jakiejś imprezie, jesteśmy zmęczone, mamy stopy takie ciężkie, ociężałe, obolałe, to jak najbardziej takie prysznice ciepło, zimno będą tak regenerowały naszą skórę. Natomiast o cebuli to ciekawe, to jeszcze tego nie słyszałam. A czekaj, to teraz przyszedł mi do głowy jeszcze taki pomysł, a co myślisz o tym, że jak mamy nadpotliwe stopy, żeby nakładać na nie talk, taki puder dla dzieci? Żeby sobie obsypywać stopy takim pudrem? To nie jest złe, bo to nam wyciąga wilgoć. Natomiast jeżeli chodzi o nadpotliwość, to już mamy masę produktów i zabiegów. I zabiegów, które są do tego dostosowane w pełni. Są wkładki z jonami srebra, które są dezynfekujące. Są skarpetki z jonami srebra i różnego rodzaju inne produkty, więc uważam, że nie ma takiej konieczności, żeby akurat to stosować, ten talk, ale wiem, że na niektórych to działa, że pomaga on rzeczywiście wyciągać, ale nie każdy chce, nie dla każdego to wygląda estetycznie. Tak? No dobra, czyli słuchajcie, te domowe sposoby to tak nie do końca, to nie do końca jest prawda, że coś tam może być jakiś zalążek prawdy w tym wszystkim, ale możemy sobie zrobić więcej krzywdy takimi sposobami niż właśnie jeśli udamy się do podologa. Może nawet nie krzywdy, tylko to nic nie pomoże nam, tak? Takie jeżeli mamy problem, tak. Momentalne, tak? Jeżeli mamy problem. Natomiast z takich naturalnych metod, na przykład możemy stosować olej z drzewa herbacianego. Ogólnodostępny, który będzie działał też przeciwgrzybiczo. Możemy też go stosować między palcami, żeby tutaj pozbyć się takich możliwości zalążków grzybicy. Tak. Więc jak najbardziej takie metody, jakieś olejkowe, czy preparaty z olejkami, maści z olejkami eterycznymi, jak najbardziej, ale niekoniecznie jakieś spirytusy, cebule. Zostawmy takie cytryny, rzeczy do kuchni. Tak, cytryny. Plastry na detoks. Plastry na detoks. Polecam wizytę w spa i będzie lepiej detoksykujące, albo spacer z przyjaciółką. Albo wyjście na zakupy i utratę pieniędzy w portfelu. Oj. To na pewno będziecie mieć, słuchajcie, dobry detoks. Tak, zdecydowanie. Polecamy. No dobra, przechodzimy do końca i ostatnie pytanie. Słuchajcie, a w sumie to słuchaj Alicja. Jak to jest z tymi narzędziami, które stosujemy w domu? No bo mam tak pilniczki, mam jakieś patyczki, mamy cążki, mamy nożyczki, mamy tego całą masę. Obcinaczki. Obcinaczki, mamy właśnie tarki, mamy pumeksy. No i tak, stosujemy je sami w domu. Sami sobie robimy. Tylko dla siebie. I tylko dla siebie. I po każdym użyciu, czy my powinniśmy je myć, czy powinniśmy je dezynfekować raz na jakiś czas? Jak to w ogóle powinno wyglądać? Bo założę się, że nieraz robiliście sobie taki pedikur w domu i wcale nie zdezynfekowaliście narzędzi, już nie mówiąc o tym, że nie włożyliście jej pod bieżącą wodą i dokładnie jej umyliście. Tak, tylko szczoteczką. Zrobiliśmy sobie pedikur, wkładamy je tam, gdzie były, do jakiejś kosmetyczki, do następnego razu. Tak. To jest bardzo częsty problem. Rzeczywiście to fajnie, dobrze, że zwróciłaś na to uwagę, bo bardzo często klientki mnie pytają, czy moje narzędzia są dezynfekowane.
My sterylizujemy narzędzia. My wrzucamy je do autoklawu na wysoką, pod wysoką temperaturą i pod ciśnieniem. One są sterylizowane. I one są w pakietach, takich jednorazowych. Natomiast klient nie ma możliwości zrobić tego w domu. On jedyny może użyć preparatu do dezynfekcji. I jeszcze aby to był preparat do dezynfekcji narzędzi, a nie preparat do dezynfekcji skóry. No właśnie. Albo powierzchni. No właśnie. Tak? Bo to też jest różnica. Dlatego nie jestem zwolenniczką używania narzędzi. Obcinaczek już przede wszystkim, bo one potrafią zrobić też mocny problem z wrastaniem paznokci. Cążki, cęgi, różnego rodzaju narzędzi takich ostrych. Na przykład pilniki takie metalowe. Oj, jeszcze są dostępne? No, tak? No, są. Okej. To ja już nie myślałam, że się. Zatrzymam na szklanych, że są szklane. Nie, to szklane też są, plastikowe są, ale jeszcze można w niektórych miejscach spotkać te takie właśnie. Znaczy metalowe tak, na metalowe ja znam, z taką przyklejoną też ścierną. A to takie to ja znam, nie znam z jakąś. Nie znasz? Nie. Tak, są takie i wtedy to jest okej, bo materiał ścierny na tym pilniku odrywamy, wyrzucamy do śmietnika i powiedzmy, jeżeli samemu korzystamy z takich narzędzi, no to ta baza metalowa jest do następnego użytku. Do dezynfekcji, płynem do dezynfekcji i możemy następny raz papierek ścierny nakleić i następnie wyrzucić. Więc to jest taka fajna forma, jednorazowa. Opcja. Natomiast jeżeli korzystamy z pilników, to nawet jeżeli to jest tylko do własnego użytku, a nie wierzę, że inni domownicy nie podbierają komuś pilników, nieraz na to... U mnie też się to parę razy zdarzyło, że a tam sobie... Poprawię sobie paznokcia, tak? Po cichaczu. No. Więc pilnik generalnie, tak jak i w gabinecie, takim szanującym się i dbającym o higienę klienta, to pilnik jest jednorazowy. Po moich wizytach klient dostaje w pakiecie takim czyściutkim, dostaje jednorazowy pilnik, blok i patyczek. I ja to zostawiam na użytek klienta, bądź do kosza, bardziej do kosza, bo on... Na przykład na następną wizytę dostaje nowy pakiet, bo też była taka moda, że w gabinetach panie miały podpisane swoje pilniki. Do tej pory chyba nawet tak jest, że można czasami przyjść, są takie gabinety, które jeszcze to praktykują. Naprawdę? Tak, nawet ostatnio o tym słyszałam i nawet czytałam gdzieś jakiś artykuł na ten temat, że nadal jest właśnie taka moda, że stosuje się tego typu, że się podpisuje, przychodzisz na zabieg, dostajesz swoje narzędzia, wychodzisz z zabiegu, masz podpisane, wracasz i potem pani bierze tym samym pilnikiem i dalej to robi. No uważam, że w dobie dzisiejszych możliwości to naprawdę powinien być to takie, wiesz, oszczędzanie na kliencie. No tak, ale jeżeli, wiesz, wkładasz w kopertę ten pilniczek i obok jest pilnik w kopercie Kowalskiej, która kto wie, czy nie miała grzybicy, i obok jest kolejnej Kowalskiej, która z czymś innym, coś innego ma na paznokciach, na skórze, no to wszystko się to tam gromadzi, więc naprawdę uważam, że w dobie dzisiejszych, gdzie można nawet kupić nie to, że sam pilnik, tylko można mieć cały pakiet, no właśnie, że wtedy wiemy, że nikt z tego nie korzystał i mamy pewność, że... Jest to higieniczne, sterylne, tak, i tylko nasze. Tak, że to jest jednorazowy produkt, który ja jestem pewna, jak idę nawet do kosmetyczki, która mi wykonuje stylizację, jestem pewna, że z tego pilnika nikt nie korzystał. Bo jeżeli to jest pilnik bez żadnej folii, bez niczego zabezpieczenia, to nie wiemy, czy ten pilnik był korzystany przez... Tak, no dobrze, ale wcześniej. Wróćmy jeszcze do takich właśnie tych domowych sposobów, bo już powiedziałeś o tym, że trzeba o te wszystkie narzędzia dbać, tak? Mhm. Ale jak o nie dbać? Bo rozumiem, że są właśnie takie płyny do dezynfekcji, bo nie mamy tego autoklawu, chociaż można by było mieć w domu myjkę ultradźwiękową. Co ty myślisz? Można by było, ale to i tak nie daje nam sterylizacji. No dobra, ale na pewno jest to jakieś lepsze działanie niż włożenie tego wszystkiego do jednej kosmetyczki, tak? To na Natomiast pewno. Co powinniśmy robić? Powinniśmy, jeżeli już mamy ostre narzędzie i jednak decydujemy się na używanie takich ostrych narzędzi, to powinny one być na pewno futerale. Okay. Żeby one nikogo... Powiedzmy, jest inny domownik, który zagląda do szuflady i zakuje się. Dobra. Okay. Cężkami, nożyczkami, czymkolwiek ostrym. To jest się bardzo często zdarza. Więc możemy już coś przenieść
domownikowi. Więc zawsze, żeby to było jednak w futerale, mm-hmm. albo w jakiejś silikonowej, żeby ostrze było zabezpieczone. Dobra. To przede wszystkim, żeby chronić innych i siebie również. Jeżeli już, no to preparat do dezynfekcji, bo nie jesteśmy w stanie sterylizować ale tego. Ale to powinien być preparat do czyszczenia dezynfekcji narzędzi. Tak, okay, do narzędzi, dobra. Nie do skóry, nie do powierzchni, tylko do narzędzi. Także dobra. Tutaj niestety nie wykorzystamy płynu do dezynfekcji rąk, a propos COVID-u, celem dezynfekcji narzędzi. Ale są takie płyny dostępne w internecie, można tak, je kupić. Tak, jak najbardziej. Wcale nie są jakieś drogie, a można sobie kupić większe opakowanie i to w domu mieć. Tak. Ale tak naprawdę to wydaje mi się, że też po każdym takim użyciu powinniśmy je umyć pod bieżącą wodą. Pod bieżącą wodą, szczoteczką, oczyścić z resztek skórek, z resztek skóry, paznokci, oczyścić je, zdezynfekować i zabezpieczyć. Pod warunkiem, że my będziemy tylko korzystać z tych narzędzi. Tak? No ale nie jestem zwolenniczką, nadal powtarzam, że nie powinniśmy korzystać w warunkach domowych z ostrych narzędzi, zostawiamy to specjalistom. Natomiast jeżeli korzystamy z pilników, to w dobie dzisiejszych czasów pilnik jest jednorazowy, nawet w domu. I uważam, że stać nas na to, żeby pilnik mieć nowe za każdym razem, żeby jednak tego nie przenosić. Mam kilka złotych te jednorazowe pilniki, a można nawet kupić sobie ich więcej, czy kupić nawet takie pakiety. Widziałam, że też są dostępne, że można sobie kupić kilka tych pilników, mieć je w domu. Skończymy powiedzmy pedikur, manikur, wyrzucamy pilnik, a później bierzemy nowy, tak? Tak, i jak mówimy jeszcze o patyczkach, to no patyczki właśnie. Też jednorazowe. Też jednorazowe. Odsuwamy, na przykład możemy odsuwać sobie skórki, zmiękczać je preparatem do zmiękczania, zamiast wycinania, zmiękczyć je, osunąć, tylko też zwrócić uwagę na instrukcję obsługi. Mhm. Ponieważ często preparaty zmiękczające trzeba na przykład po 5 sekundach czy po 10 sekundach zmyć pod bieżącą wodą. I stosujemy się do tego, bo inaczej na przykład mogą nam się pojawić przebarwienia na płytce czy na skórze. Tak, więc stosujemy się też do instrukcji obsługi, do sposobu użycia. I jeszcze jedna rzecz, która mnie tutaj tak męczy, a już o omedze nie wspomnę, że to ostatnio w naszym wcześniejszym odcinku opowiadałyśmy właśnie o omedze, która jest... Tak, więc zostawiamy takie rzeczy jednorazowe albo jednorazowe. Dbamy o higienę. Bardzo dbamy o higienę. Naprawdę, już żyjemy w takich czasach, że wszystko jest ogólnodostępne. To nie jest problem pójść i kupić pilnik. A wiem, jeszcze a propos pilników. Ważne jest, żebyśmy się nie skaleczyły. Nie każda firma tak o to dba. Ale zmatowić sobie pilnik o pilnik. Żeby nie było ostrych krawędzi. A często, bo bardzo często jak piłujemy, to klientki same się zacinają. Tutaj są, zwłaszcza na tych wałach około paznokciowych. Tak, które są bardzo delikatne. Więc nie opiłowujemy pilnik o pilnik, żeby go stępić i dopiero zaczynamy sobie piłować. Bo czasami płytkę. Też jest tak, że wiesz, chcemy jak najbardziej ostry ten pilnik, żeby też szybko działać, żeby szybko fajnie tutaj podziałać na tych stopach, raz, dwa, nie bawić się. Im bardziej ostry, tym jest lepszy, ale z drugiej strony właśnie te pilniki czasami są takie, że są takie grubsze, pod względem nie mistości, tak. Właśnie, tylko że one są grube i paznokieć wiadomo jest cieniutki, więc sobie tak, tak możemy przyjąć. Są już dostępne pilniczki takie bardzo cienkie. Mhm. One często w sieci się nazywają jako slim pilniczki. O. To są takie bardzo, bardzo cieniutkie. Nawet wiem, że są w Rossmanie takie jak papier ścierny. Mhm. I wtedy nimi łatwo dojechać do każdej krawędzi płytki, no bo przy stopach to te stopy inaczej się piłuje stopy, inaczej się piłuje paznokcie u dłoni. Więc można dostać nawet i takie. O różnej gradacji. I to też jest fajne. Najlepszą taką gradacją i najbardziej bezpieczną dla klienta jest gradacja 180 na 240. Bo fajnie, jeżeli będzie tak dwustronny ten pilnik. Mhm. 120 na 120 jest bardzo gruboziarnisty i bardzo taki trudny do opracowywania i możemy za bardzo wypiłować sobie tą płytkę. Jeżeli chcemy delikatnie, to 180 na 240 uważam za idealne rozwiązanie. No dobra, myślę, że mamy już dzisiaj wszystko. Bardzo ciekawy odcinek. Dziękuję Ci za tą dużą dawkę informacji. Po prostu mistrzostwo świata, te domowe sposoby. Ale mamy kilka nowych tematów dla Was, także czekajcie spokojnie na następne odcinki, bo będzie się działo. Wy już wiecie, że będzie o złuszczaniu, będzie o skarpetkach, będzie o hybrydach, będzie o paznokciach. Słuchajcie, jest tego naprawdę bardzo dużo. Musimy sobie omówić, Alicja, bardzo dużo tematów. Tak, podologia, temat rzeka. Wbrew pozorom to jest naprawdę temat rzeka. Niby dwie stopy,
A to można o tym mówić i mówić. I problemów można sobie też narobić. Tak. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa! Pa.